Słuchaj, wszystko jest overwhelming przez to, że ty kurwa nie przyjeżdżałeś przez tydzień czy dwa. Ja tu bym nie miał problemu. Teraz mi się roboty zaczęły, ja tu nie mam czasu zrobić. Jutro ma być 9-10 godzin minimum. Jak się piszesz na to, przyjedź. Jak nie, to od razu tekstuj mi, że nie przyjedziesz i ja sobie zatrudnię innych ludzi. Taka jest sytuacja. Bo cokolwiek robisz, nie jesteś zainteresowaną tą pracą, pomyłkę za pomyłką jedziesz i ten. Mówiłem ci, kurwa, zamknij tę, kurwa, dziurę tutaj. Otworzyłeś. Ten, kurwa, frame ma być proud, 1/8. Dlatego się nazywa frame. Nie może być, żeby, kurwa, plaster był więcej niż, kurwa, frame. Frame zawsze do przodu. Tu będę miał Melkor, żadnych casingu nie będzie. 10 razy ci mówiłem, że tu, kurwa, ma być metal przy drzewie. Nie pamiętasz tego. Tamten switch to sobie założę, tam chuj z tym. Tu. O Jezus Maria. 3/8, jeszcze raz, kurwa. 3/8 drywall tu trzeba nabić, nakręcić. I ten metal. Metal jest na górce. Podskoczę na górkę albo wytnij tego. I ta całe na 3/8 ściana. A tu kłory, bo jest mniej. Po prostu, żeby ten reveal był się zgadzał z tym revealem. I metale są. Na górze zapeciowane. Dlaczego jak peciowałeś, nie nałożyłeś taśmy, kurwa? Musisz się interesować robotą. Jak tak nie interesujesz się robotą, to mi niepotrzebny taki pracownik. Tylko dla siebie ciągniesz. Żeby się najebać. Proszę, ja ciebie tu, drawers, mówiłem ci, zainstaluj. Nie, bo missing, mi ko chuja lata. Zainstaluj drawers, ja sobie naprawię, kurwa, czy tam odstaje, czy chipping, czy whatever, sobie pomaluję. Tylko przekładasz to na później. Tu. Ile razy to mam pokazywać? Tu. Nic nieskończone. Tu. Nic nieskończone. Okej. Okay. Jutro ma być ten trench. Pojutrze ja biorę shower, inaczej to wypierdolę was wszystkich i po prostu zatrudnię całą nową firmę. Bo to jest bullshit. Mówiłem ci 5 razy o tym, że dziurkę masz przyjebać na zewnątrz i trench i do końca i tam. Żadnej kanalizacji. Prościej nie może być. Jest was 3, możecie sobie kurwa dać radę. Tylko razem trzeba pracować, a nie kurwa jeden na drugiego. A ty po 2 godziny pogadałeś, a 2 godziny kurwa popracowałeś i pojechałeś do domu. Fuck that shit. No zobaczymy jutro, co się narobi. Jak się piszesz na to, to dawaj. Jak nie, to kurwa od razu dzwonię, a dzwonię po kampanię. Pierdolę to wszystko. Bye.